Czuję, że jakbym rzucił tym w drzewo, to drzewo mogłoby nie przeżyć. Poważnie. WTF, WTF, WTF! Cześć! Witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Przede wszystkim witam fanów, no, klocków podróbkowych, bo po to spotykamy się tutaj dziś u mnie co w sumie 3 dni. Witam również fanów Star Warsu, witam również fanów polskich klocków. I nie mam tu bynajmniej na myśli Kobi, ponieważ, moi drodzy, klocki blocki również są polskim produktem, co ciekawe. No i, moi drodzy, tutaj mamy bardzo ciekawy egzemplarz 6,90. Całkiem niska cena, tym bardziej zważywszy na uwagę, że mówię ciekawy egzemplarz, ponieważ jest to ostatni klocek, który kupiłem przed tym, jak stwierdziłem, że otworzę kanał. Będąc nad morzem we Władysławowie, kupiłem sobie ten set, mówię, ale się świetnie sprawdzi. No, wtedy jeszcze myślałem, że mój bazowy kanał Klockozaur, wtedy to w ogóle Legozaur jeszcze, żeby było ciekawiej. A następny set dopiero po nim, Tomoaki, ten taki z rekinem. Jeżeli nie pamiętacie, to tu wam rzucę odnośnik. Przy nim zdecydowałem dopiero, że otwieram osobny kanał, ale historię chyba to już znacie. Tutaj widzicie, nawet musiałem przetrzeć, bo jest kawałek kurzu. 7 zł, jak na podróbkę nad morzem, całkiem tanio. Jeszcze jedna ważna rzecz wiąże się z tym zestawem. Otóż, moi drodzy, to klocki blocki mają trochę historię jak Kobi, nie da się ukryć. Mianowicie, te klocki blocki to są ewidentnie podróbka Gwiezdnych Wojen. No tu nie ma się nawet co oszukiwać, jakiejkolwiek interpretacji szukać. Z tyłu spójrzcie, jak jeszcze były inne opcje. No przecież to jest żynka na całego, bezczelna po prostu. Dziś natomiast klocki blocki tak już nie robią. Kobi przechodził podobną drogę. Pamiętam w 96, jak on tak faktycznie, nie były takie zestawy identyczne jak Lego, ale bardzo starały się naśladować Lego. Dziś wydają coś osobno i tak samo jest z klockami blockami. W związku z tym ja trochę się waham, czy to w ogóle jest warta czegokolwiek recenzja. W ogóle spójrzmy, tu mamy w ogóle jeszcze te odkazy, nazi i tak dalej, i kompola. No pełno po prostu dziwnych tutaj znaczków jest. Sam nie wiem, do kogo należą te klocki. Taka jest prawda, ale ten Kazi to mnie wyjątkowo tutaj zaciekawił. Patrzcie, ile napisów o tym, jak się wzbogacimy, jak wyćwiczymy zdolności, wyćwiczymy koncentrację, będziemy się dzielić i będziemy się rozwijać, będziemy myśleć logicznie i będziemy poznawać zawody. No, czy my się tym zestawem zawiedziemy i poznamy zawód tym samym? No, to się okaże, moi drodzy. Zbierz całą serię, no zamawiałem, ale to już jest tradycja. Także mówię, ciekawostką jest to, że mówię, klocki, blocki po pewnym czasie poszły swoją drogą. I to jest plus. Mówię, nie wiem, ile recenzja będzie tutaj rzetelna i tak dalej, bo nie wiem, czy dziś klocki, blocki są tym samym. Natomiast wielu z was prosiło mnie o recenzję zestawu tego posterunku, który dostałem od Maćka na urodziny. Stwierdziłem, że byłoby nie fair jednak najpierw recenzować tamten zestaw, a później wrócić do starości. Postanowiłem podejść trochę tutaj według historycznej kolejności i sprawdzić, jak to było kiedyś z blockami, a jak jest dziś. Koniec tego wyjątkowo długiego wstępu, moi drodzy. Ma numer katalogowy, ma 81 klocków. Zbierz całą serię i zbuduj duży statek kosmiczny. Instrukcja do zbudowania dużego statku znajduje się, czyli pomimo podróbstwa już jednak jakieś zasady te klocki miały. Więc już nie jest tak źle jak z tymi stricte Chińczykami, zaklejone stricte taśmą. Ja coraz częściej zastanawiam się, na ile to firmy zaklejają to taśmą, a na ile pani w sklepie. Instrukcja, no... Trzeba coś dodawać, klasyka po prostu wręcz podróbkowych klocków, bo nie tylko papier ulotkowy, ale i spójrzcie, jak to wyglądało w środku. No to troszkę tragedia, nie oszukujmy się. Instrukcje, ależ render bijący po oczach. No nie wygląda to, moi drodzy, za dobrze. Na ile będzie czytelna, no bo tu widzimy, te klocki, które już są, są mniej jakby troszkę takie uduszkowione kolorystycznie, mniej wyraźne, tu troszkę za mgłą. No nie jest to, kochani, moim zdaniem do końca czytelny. Ten hipek to w ogóle, no nie wiem, czy się prosi domyślać, jak mam go odbudować. Natomiast spójrzcie, no mamy klocki w dwóch woreczkach, trzech nawet, to się troszkę chwali. Przy czym hipek jest całkowicie w osobnym woreczku, a klocki w osobnym. Otwórzmy sobie klocki i zobaczmy, jak to faktycznie się prezentuje, jeżeli chodzi o dotyk, jeżeli chodzi o twardość klocka. Worek na pewno jest ok, więc to już dobry znak. Drugi worek również jest ok i to już dobry znak. Hipek również, worek jest ok, więc trzeci dobry znak. Brawo, 3-0 dla klocków blocków. Dzisiejszy test jest również wyjątkowy z tego względu, że, no wiecie, no, polskie klocki, tak? To nie jest jakiś Lele, to nie jest jakiś Chińczyk, to jest Polak. To są polskie, kurcze, klocki, typowo, więc podchodzimy do recenzji, mówię, całkiem inaczej.
tors, spójrzmy, nadruk, bardzo ładny nadruk, taki, że Lego by się go nie powstydziło. Mamy tutaj dosłowne wcięcie w talii. No w teorii powinno się to zachwalić, bo Lego takich wcięć w talii nie ma. Przy czym tu takie wcięcia w talii mają nawet chłopy, więc to akurat średnio. Czy nóżki, no dokładnie, nóżki chodzą dokładnie w trybie takim jak u Kobi. Jedna nóżka wchodzi lekko, druga pewnie wejdzie nie ciężej. No mi nie do końca podobają się te nóżki, jeżeli chodzi o model, wiecie, tak dosłownie, mi się po prostu czysto fizycznie ten model nie podoba. No bo, kurczę, dziwnie to wygląda, ale tu dużo po prostu może mieć do gadania, niestety przyzwyczajenie już do Legosów. Natomiast spójrzmy, jak on się może wyginać, tego Legosy nawet nie robią. Nóżki chodzą, no okej, minimalnie zbyt ciężko ja bym to określił, ale pewnie gdzieś tam się rozejdą z czasem. No i dłonie. Co ciekawe, te rączki również są specyficzne, są modelem stricte dla tutaj klocków blocków. Główka jest jedna, no i ciężko nie zauważyć, że nie są specyficzne, znaczy ciut mniejsza niż w Lego, jednocześnie ma ciut bardziej podłużna, nie jest tak idealna, jeżeli chodzi o okrągłość, natomiast starali się tutaj zrobić uszy, no i w teorii spoko, natomiast no widzicie tutaj jak jest odwzorowana, nie, absolutnie daleko i tutaj widzimy teraz po kształcie do perfekcyjności, że ona w górę pogrubiana, no ale nadruk na pewno nie jest zły. Hipki mogą wam się podobać lub nie, to już jest kwestia wasza indywidualna. Natomiast nie można im powiedzieć tego, że są dziadowskie, czy mają zły nadruk. Nie, absolutnie. Może są osoby, którym się spodoba ta figurka i taki model będzie się figurek podobał. No why not, moi drodzy, są ludzie, którym podobają się nawet gorsze rzeczy. Więc tutaj nie możemy powiedzieć nic złego. Szkoda, że z tyłu nie ma nadruku. No ale nie wymagajmy też cudów i pamiętajmy, że to są stare blocki i porównywać je będziemy do nowych cały czas. Jeżeli chodzi tutaj o klocek, nie, klocek porządny. Myślę, że to jest jakość Lego. Mamy nawet, spójrzcie tutaj, napis na nich. Przy czym, uwaga, jest to napis Kazi. No i to jest teraz bardzo ciekawe, no bo przecież wiemy z ostatniego też filmiku, że Kazi to jest zupełnie odrębna firma. Blocki w teorii całkiem odrębna firma. Czy tu się nam rodzi jakiś z archiwum X? No to się okaże. Klocki są stricte z żynką z Lego. Widzimy tutaj jakieś małe niedoróbki, jak na przykład ten tutaj żółty elemencik. Poza tym kolor, nie, kolor jest porządny, nawet chyba ciut bardziej pomarańczowy niż w Lego. Akurat nie widzę tu pod oczami żadnego klocka, by porównać, ale zdecydowanie kolor nie, jest ok. Choć taki trochę bardziej marchewkowy niż w Lego, ale ja się nie będę go czepiał absolutnie. Szary również jest spoczko, wszystko ok. Spójrzmy jeszcze tylko, czy na wszystkich pisze. Na wszystkich pisze Kazi. I to jest bardzo ciekawe. Otrzymujemy więc tu 81 elementów. Dajcie mi teraz chwilę, sobie ten zestaw zbuduję. No i zaraz sobie omówimy gotowy zestaw, sprawdzimy jak to się prezentuje. Póki co nie jest o dziwo źle. No i mamy zbudowany ten zestaw. No i och, 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 cóż ja mogę wam powiedzieć. Pamiętacie zestaw Playtime z Lidla? Takie fajne zestawiki były, jeżeli nie to wam tu już teraz przypomnienie w narożniku. Pamiętacie jak byłem w lesie i rzucałem tymi zestawami w drzewa? No to czuję, że jakbym rzucił tym w drzewo, to drzewo mogłoby nie przeżyć. Poważnie. Pomijając jeszcze jedną mikrowatkę, która wyszła w trakcie, którą w sumie nawet można powiedzieć trochę odkryła moja dziewczyna. Spójrzcie, no jedna ręka się trzyma dobrze, a druga... No niestety wypada nam bez problemu, no i to jest, kurczę, troszkę minusik. Jeszcze jedna rzeczywistość tak się składa, że zupełnym przypadkiem przylatował mi tu oryginalny zestaw z Lego, troszkę poturbowany, ale oj tam nie o to chodzi, nawet dobrze. Ten jest jota w jotę co do klocka zbudowany, więc jeżeli tej instrukcji nie kumacie, to weźcie sobie tą z Lego i sobie to zbudujecie bez problemu. Moi drodzy, buduje się to bardzo ciężko. Pamiętacie jak budowałem Playtime, aż mi palce bolały od budowania? Tam były większe zestawy, bolały mnie palce. Tutaj przy tym zestawie już mnie bolały palce i do teraz bolą mi kciuki. Rzeczy wchodzą bardzo ciężko, a jeszcze ciężej jest je rozdzielić. Spójrzcie tylko... No dobra, to akurat poszło łatwo, bo są te dwa na pinach. Ale uwierzcie mi, na przykład to, ten klocek poszedł łatwo, tak? Ale tego... Nie ma opcji, serio. Serio mówię teraz. Au, czuję mi paznokieć się odgina, a nie odkleję tego klocka, nawet go nie ruszyłem. Nie ma szans, więc tego rozdzielić. Wie, czuję, że jakbym rzucił tym w drzewo, to rozwaliłbym drzewo, a nie ten zestaw. Nie byłoby takiej szansy? Oczywiście, lepiej jest iść w tą stronę, niż w tą, żeby rozpadał się zbyt łatwo.
Kilka klocków zapasowych nam tego nie rekompensuje, nie myślę sobie klocki, blocki, żeby tak było. W związku z tym zabawka, no cóż ja mogę tu dużo powiedzieć. Jest okej, gdy już to zbudujemy, gdy już to jest na półce i wbaczamy takie mikrowatki, jak na przykład tutaj ta kratka. To jest właściwie jedyny większy minus, czy właściwie tutaj te żółte kolorki, które gdzieś tam minimalnie powychodziły. Na półce sprawdzi się to świetnie. Na półce nikt się nie kapnie, że to jest podróbka Lego, no nawet kolor jest identyczny i jest okej. I możemy spadować przed kolegami, że mamy taki zestaw. Natomiast chwytając to, też jest dalej ok. W momencie, dopiero gdy chcemy to rozmontować, zaczyna się tragedia. Mówię poważnie, ja nie jestem pewny, czy separator sobie da z tym radę. I prawda jest taka, że kurde, będą się chyba razić jeszcze do lasu i porzucać zestawami, zobaczyć, co się faktycznie stanie z tym drzewem. Mówię, dopóki to budujecie, dopóki macie twarde palce, bo robicie dużo przerw, żeby wam kciuki nie podpadały, jest ok. Jeżeli chcecie to rozmontować, jest źle. Spójrzcie, nawet tutaj, żeby to przesunąć na tym, muszę włożyć kupę siły. O, no to was teraz też odpadło nam. Podsumowując, moi drodzy, klocki, blocki. Cóż ja mogę powiedzieć? No, wiecie, Playtime'y mi się wbrew pozorom spodobały. Jest to porządny kloc, aż za porządny. Buduje się to bardzo ciężko. W ogóle chyba jeden z pierwszych odcinków, gdzie więcej było pogadanki przed recenzją niż samej recenzji. Natomiast to bardzo podobne jest do Playtime'ów. Mówię, jeżeli chcę, mam to rozdzielić, to aj, nie życzę nikomu tego rozdzielać w życiu. Jeżeli chodzi o nie, no po prostu moim zdaniem nie. Niektóre rzeczy, tak jak to widzicie, nawet ciężko mi było mi docisnąć. Oczywiście jakimś młotkiem czy coś, tak jak mówię, jakieś bez młota to nie robota w takich klockach, bym to ładnie docisnął. Natomiast fakt faktem jest taki, że no nie jest to zły klocek. Na pewno nie jest to zły klocek. Złe jest to, że odpada mu ręka i przez to Hipek no, traci no, ogromnie dużo na wartości i cały zestaw traci również na wartości. Z racji tego, że są to klocki, czyli powinno dać się montować, rozmontowywać i tak dalej, no muszę wziąć pod uwagę ciężkość rozmontowywania. To nie jest stała zabawka, która ma nam zostać. W związku z tym blockom, nie blockom, właśnie odwrotnie, Playtime'om chyba dałem 8, temu zestawowi dam zatem 7 póki co. Wszystko zobaczymy jeszcze, moi drodzy. Wszystko przed nami, mamy budowania komisariatu i tak dalej. Fajne to będzie do miasta, bo przynajmniej pies by mi tego nie zburzył, nawet jak to będzie na ziemi. Nie ma takiej szansy. Prędzej pies sobie złamie nogę na tym zestawie, niż zburzy jakikolwiek klocek z tego. Więc tutaj muszę uważać na psa i go powstrzymać przed tym. Natomiast jeżeli mówię, chodzi o rozmontowywanie, to jeszcze raz powtarzam, no nie polecam nikomu, by do tego doszło. Jest to klocek, którym wam się nie w rękach nie rozpadnie. Na pewno jest to klocek raczej dobry do momentu, dopóki nie musimy tego rozbudować. I wolę skończyć ten film teraz, niż piąty raz powiem, że nie życzę wam tego, żebyście go musieli rozbudowywać. Mamy tu pracę ze sobą, czekamy teraz na recenzję jeszcze komisariatu. Oczywiście to nie będzie kolejna recenzja, ale za ile jest tam, więc serdecznie was też już dziś na nią zapraszam. Jeżeli lubicie Gwiezdne Wojny, zapraszam was na mój kanał gamingowy, gdzie gramy sobie też w Gwiezdne Wojny. Warto zobaczyć Complete Sagę, jak i na mój bazowy kanał, gdzie również nie brakuje setów o klockach, chociażby ostatnio właśnie był bardzo fajny premierowy zestaw. Dzięki, do zobaczenia wkrótce.